Halo, halo, witam w kolejnym React na tym kanale na gameplay, na 5-minutowy gameplay z najnowszego The Evil Within 2. Został on opublikowany parę dni temu na kanale Bethesdy i ku mojemu zaskoczeniu ma dopiero około 60 tysięcy wyświetleń. Jak dla mnie zasługuje on na znacznie większą uwagę, dlatego też postanowiłem zrobić z tego taki React, żeby właśnie szerzyć tą wspaniałą nowinę. No i co? Jeśli nie wiecie, co to jest The Evil Within, to zapraszam na zapoznanie się z opisem. Tam wszystko szczegółowo tłumaczę i walę parę ciekawych linków. A więc dobra, to by było na tyle na ten wspaniały wstęp. Zaczynajmy oglądanie. Ogólnie powiem, że jest to pierwszy raz, jak oglądam ten gameplay. Więc moja reakcja będzie dosyć spontaniczna, nie mam pojęcia, czego się tutaj spodziewać. Więc tak, widać, że grafika nieco lepsza niż w jedynce. Widać większą szczegółowość. Trochę lepsze oświetlenie. Ale póki co nie widać żadnych nowości. Wygląda niemal jak jedynka. Wow. Dosyć creepy scena. Jakoś nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji. Mamy jakieś oko. Co daje to oko? Jak się odwrócił? Co się stało? Zaraz, tu się chyba wszystko zmieniło. My przyszliśmy z tej strony i tutaj nie było ściany. No tak, odwracamy się znowu inaczej. Okej, jakieś drzwi. O, ten reporter, czy tam jak ten fotograf. On był na innym takim zwiastunie raczej. Też na tym kanale Bethesdy możecie to znaleźć. Nie wiem, czy to będzie główny przeciwnik, główny boss. Ale po prostu wiadomo, że będzie taki przeciwnik. Nasze zdjęcie. Właśnie ten fotograf zrobił. No, dzieją się tutaj straszne rzeczy. Strasznie przeraźliwe rzeczy. Tak jak w jedynce. O co tu chodzi? Jezu! Okej. No, widać, że... będzie stres podczas grania w dwójkę. Już sobie wyobrażam, jak to mnie zabije na hita. Jezu, jak długo można biegać? Co? On chyba jest ulepszonym na maksa. Pamiętam, w jedynce to na początku można 2 sekundy było biegać. A później się to ulepszało. Ale tutaj to widać był sprint na 20 sekund. A na maksymalnym poziomie w jedynce może było z 10-12. Więc będzie tutaj znacznie więcej sprintu. A sprint był bardzo ważny w jedynce. Można było łatwo unikać przeciwników. Trzeba było to maksować. Przynajmniej ja tak robiłem. I wchodzimy do kanałów. Nieprzyjemnie. Ten potwór nas rozetnie zaraz. Ten potwór przypominał takiego innego potwora z jedynki. Tą Laurę. Nie wiem, może to właśnie ona, tylko jakaś zmutowana jeszcze. Oh fuck. Sebastian, główny bohater, jakoś przeżył. No i idziemy dalej. Co tutaj się dalej stanie? Okej, zejście do zupełnie innego miejsca. Tego przeciwnika już nie słychać niby? A może i słychać. Ojej, co za przerażający potwór. No, chyba trudno od niego nie uciec. Tyle sprintu, o fuck.
No tak. Te quick eventy tak zwane. Trzeba szybko klikać. No i proszę bardzo, data premiery i tyle. To było 5 minut, to było 5 minut. A może jeszcze coś się pokaże? Chyba nie. Ach, no to czekamy. To by było na tyle. Jeszcze zaraz zobaczę ten gameplay jeszcze raz. Jeszcze raz się temu wszystkiemu przyjrzę, może znajdę jakieś ciekawsze rzeczy i wam zaraz o tym powiem. Dobra, przyznam się, że niczego wspaniałego nie znalazłem. Nie mam żadnych teorii spiskowych. No ale było parę ciekawych rzeczy, których mogliście nie zauważyć. Po pierwsze, na samym początku widać, że jest to chapter drugi z głównej gry pod tytułem Something Not Quite Right. Zaraz po tym dostaliśmy notkę o obecnym zadaniu, czyli że szukamy członków niejakiego Mobius Search Team w obrębie Stema, a całość po to, żeby znaleźć córkę głównego bohatera, Lily. Domyślam się, że Mobius Search Team to jakiś oddział ratunkowy, jednak jeśli chodzi o tego Stema, to nie mam pojęcia, co to jest. Pewnie jakaś lokalizacja. Jeśli macie jakieś szersze info czy teorie spiskowe, co to jest, to piszcie o tym w komentarzach. Później przechodzimy do tego czerwonego oka, które możliwe, że jest jakimś znakiem rozpoznawczym tego tajemniczego fotografa, o którym powstał już jeden zwiastun na kanale Bethesdy. Jeśli jeszcze go nie widzieliście i chcecie go ogarnąć, to link macie w opisie. Zaraz po tym pojawia się ten okropny kobiecy potwór, który najprawdopodobniej jest Laurą z jedynki. Przez chwilę widać właśnie odbicie kobiety w lustrze, które wygląda identycznie jak Laura z pierwszej części gry, więc myślę, że jest to potwierdzone info. No i na sam koniec, jeśli zastopujecie przy tym tajemniczym kolesiu, można zobaczyć, że jest to ten aparaciarz. W końcu trzyma w ręku aparat. No więc to by było tyle z tych nowości z The Evil Within 2, z tego gameplayu. To są wszystkie rzeczy, które znalazłem. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka, suba i dzwonka, bo więcej ciekawych wideo na temat gier komputerowych. Ja się z wami żegnam, więc na razie.